wchodzi bardzo, ale to bardzo duży update z Hurtworda. Sami twórcy twierdzą, że największy update, jaki kiedykolwiek był, i on zmieni w grze wszystko, kurwa, a ludzie dostają mokrych galotów, bo są, kurwa, wakacje i będzie można pograć w ulubioną grę, która umarła i ona ożyje i lizak, kiedy zagrasz. Siemanko, siemanko, nas bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, a w dzisiejszym odcinku omawianie update'u. Postanowiłem omówić update, jak widzicie, z Hurtworda. Sytuacja wygląda następująco. Wchodzi 16, poczekajcie, jeszcze sprawdzę, żeby nie ściemnić, 18, przepraszam, wchodzi bardzo, ale to bardzo duży update z Hurtworda. Sami twórcy twierdzą, że największy update, jaki kiedykolwiek był, i on zmieni w grze wszystko, kurwa, a ludzie dostają mokrych galotów, bo są, kurwa, wakacje i będzie można pograć w ulubioną grę, która umarła i ona ożyje i lizak, kiedy zagrasz. No zagram, ale chciałbym mówić update, więc dzisiaj będzie trochę na śmiesznie, trochę na poważnie. Z drugiej strony ja też niedługo pewnie będę uciekał z YouTube'a na Twitcha, ale spokojnie, to się też nie martwcie, bo część live'ów będzie na YouTubie, a część będzie na Twitchu. Po prostu postanowiłem zrobić tak, żeby wszystkim było wygodniej. Ci, co chcą oglądać na Twitchu, będą sobie mogli tam oglądać, a ci, co będą chcieli oglądać na YouTubie, ci będą mogli oglądać na YouTubie. To jest mega proste. Jedziemy z update'em, zobaczmy, co się zmieniło, bo zmian jest podobno bardzo dużo, więc zaczniemy sobie od samego początku. I na samym początku przywitanie i tutaj cieszę się, że będzie odsłona kolejna jakaś super, jeżeli chodzi o staw, że zrobili mega dużo rzeczy i musimy sobie przez to przejść, więc ja trochę będę tłumaczył, może trochę nie do końca, a słowo w słowo, bo to by było bez sensu, jakbym wam to czytał słowo w słowo i tłumaczył na polskie, więc będę mówił tak, jak mi się wydaje, że tu jest napisane. No, wydaje mi się chyba dobrze, więc polećmy. Na samym początku dostajemy informację, że nie będzie, współpracował Tom. Nie wiem, co ten gościu robił, ale czegokolwiek by nie robił, to i tak tą grę spierdolił, więc możemy się tylko cieszyć, że nie będzie jednego z członków tejże ekipy, bo ta gra, jak wiecie, zrobiła się jednym wielkim niewypałem, więc mam nadzieję, że to naprawią, a zmiany są całkiem konkretne i fajnie by było, gdyby ten Tom, którego ma nie być przez kilka miesięcy, fajnie by było, jakby on nie wrócił. Ja bym był wtedy bardzo szczęśliwy. No i tak naprawdę tutaj dostajemy tylko taką informację i to wszystko. Reszta to jest jakiś, kurwa, bezsens. Następną informacją jest wyjście z Early Accessu, czyli tak jakby, nie wiem, bety, alfy. Cholera wie, w czym teraz jest Hurtworld. W sumie, nie wiem, chyba w becie. I tutaj wyjście z Early Accessu jest głupim pomysłem, bo gra ma w dalszym ciągu w chuj błędów i będzie miała po kolejnym update'cie, czyli jak zwykle, a w szczególności po tym, że dodadzą ten update bardzo duży, więc już wiadomo, że będzie dramat i tragedia. Chwalą nam się tutaj, że pracowali bardzo długo i Early Access był praktycznie przez 5 lat, co jest długim Early Accessem. Myślę, że jak na moje, to jeszcze ze 2 lata im brakuje, żeby coś z tego zrobić, albo żeby zatrudnili więcej osób, bo na razie to było 5, a już będą 4. Więc no nie za dobrze z tym wyjdzie. Następną informację mamy a propos Island Chopper i Creature Update. I to będzie duży update'ik, nad którym podobno pracowali, zresztą tak jak się chwalą, od 2016 roku. Zmiany te podobno mają wprowadzić i będą one już w tym update'cie i to są jedne z tych dużych zmian. Największą zmianą jest wprowadzenie na mapie wysp. Ogólnie główna mapa, czyli ten Nullius, będzie zmniejszony. Gdzieś to też tutaj będzie napisane, więc zaraz do tego dojdziemy. I będą dodane mapy, które będzie można kontrolować. Będą na niej nowe potwory w stadach, będą łupy, będą różnego rodzaju wyzwania i ogólnie będzie zmieniona mechanika. Więc bardzo mnie ciekawi, bo ostatnio jak zmieniali mechanikę, to za dobrze się to nie skończyło, ale chyba gorzej być nie może, z czym się pewnie ze mną zgodzicie, więc mam nadzieję, że ta mechanika będzie nie gorsza niż jest teraz, co jest praktycznie niemożliwe, więc tu możemy się cieszyć, bo każda zmiana mechaniki w tej grze jest na plus.
umówmy się, ta gra jest mocno łopatologiczna. I tak bardzo duży skok był, jeżeli chodzi o skille w strzelaniu na przykład pomiędzy V1 a V2, gdzie w V1 pompa zabijała na strzał w głowę i byłeś dyntka, a tutaj jednak masz jakieś snajperki i tak dalej, co się bardziej opłaca używać i jest całkiem spoko. Dobra, lecimy dalej. Wyspy wyzwań, jak kto woli. No dobra, wyspowy challenge, whatever, będzie opierał się na tym, że będziemy mieli tak jakby wyzwanie na potworki w grze. Nie będzie to PvP, tylko PvE i chodzi tutaj o to, że na wyspach będą rozlokowane stworki, nowe stworki, o których już przed chwilą żeśmy mówili. Nie będzie można tam, najprawdopodobniej nie będzie można tam ani budować, ani latać. I za zabicie tych potworków, tak mi się wydaje, albo za zrobienie questa, cholera wie, bo to już trochę podchodzi pod RPG, będą jakieś nagrody. Podobno duże nagrody z tego, co tu piszą. I tego jeszcze żeśmy nie widzieli. Jestem bardzo ciekaw, jakie będą duże nagrody. Mam nadzieję, że będzie to związane z helikopterami, z których będzie można teraz strzelać. Więc to jest kolejna też duża zmiana, a do tego zaraz przejdziemy. Kolejna opcja, wyspy klanowe, czyli możliwość przejmowania wysp. Z tego, co tu rozumiem, klany będą mogły przejmować wyspy i za to, że będziecie te wyspy kontrolować, będziecie dostawać też spore nagrody. Mam nadzieję, że te nagrody będą w postaci na przykład Detto, bo jak wiecie, serwery mniej więcej umarły przez to, że na zwykłych serwerach razy jeden. Znajdowanie tego Detto było całkiem uciążliwe i ta mechanika była mocno zjebana, nikomu się nie podobała i dlatego zwykle ludzie zaczęli grać na V1 na serwerach X, na przykład więcej, bo tam przynajmniej były wybuchy i bombardowania i to było spoko. Mam nadzieję, że to zmienią i że będzie tak, że Detto będzie, nie wiem, za nagrody, za questy, za nagrody znajdowane dalej na hangarach, w sensie skrzynki na hangarach plus nagrody z jakichś innych rzeczy, wysp, kontrolowania tych wysp itd. itp. Trochę mi to podchodzi pod MMORPG, gdzie mieliście na przykład wojny, tam powiedzmy Siege, Castle Siege i tak dalej, tylko że tam się broniło wyspy i na przykład zamku, a tu będziesz bronił wyspy jako wyspy i mam nadzieję, że tak będzie to działać i wtedy byłoby spoko. To jest całkiem duża zmiana, jakby na to nie patrzeć, w mechanice. Mam nadzieję, że na korzyść. I tych zmian to jeszcze nie koniec, jedziemy dalej. Co my tu mamy? Mainland Scale Down. Cokolwiek to znaczy w tłumaczeniu na polski, zeskalowanie głównej mapy, w sensie Mainland, czyli mapy, wyspy, landu. Nie wiem, jak to po polsku powiedzieć. Wiecie, o co chodzi, czyli to, o czym wspomniałem tylko przez chwilę, że zeskalowali mapę, bo skoro dodają wyspy do mapy, mapa byłaby jeszcze większa. Zrobiłoby to dosyć spory problem dla graczy, bo już teraz mapa jest dosyć duża, przemieszczanie się z buta z jednej strony na drugą stronę mapy jest dosyć uciążliwe, więc stwierdzili, że zmniejszą główną mapę o 25% i tyle. I dodadzą wyspy. Więc to a propos tego. I teraz najciekawsze, co jest w tym update'cie, czyli Mozi, nasz kochany, z rakietami. Dodają kolejny system, co jest bardzo spoko jak dla mnie, dodanie kolejnego systemu rajdowania, kolejnego systemu miningu, czyli wydobywania skałek i tak naprawdę transportu. Naprawdę spoko, tylko że już teraz helikopter się dosyć ciężko składa, więc jeżeli chodzi o razy jeden tam oficjalnie i tak dalej, jest ciężej. Mam nadzieję, że zrobią coś, że będzie można to zrobić prościej, szybciej, łatwiej, będzie więcej helikopterów, bo jeżeli wleci masówka 10 osób, złożą helikopter w chwilę, to mając helikopter zyskają mega przewagę nad całą resztą ludzi i wszyscy będą w dupie. Mniej więcej tak to może wyglądać, więc mam nadzieję, że to będzie zrobione dobrze. I już wam tłumaczę, o co chodzi. Po pierwsze dodają rakiety i mają zamiar dodać rakiety różnego typu. Mają dodać rakiety do PvP, rakiety do wydobywania i rakiety do rajdowania. Szkoda, że nie zrobili rakietnicy, bo to by się chyba trochę lepiej sprzedało. Jest to bardzo fajna opcja, że będzie można strzelać z tych helikopterów. Ja chciałem zawsze, żeby można było strzelać, nie wiem, z samochodu, z jakiegoś, z czegokolwiek w sumie. I to byłoby też mega. Mam nadzieję, że to będzie kolejny krok, ale wydaje mi się, że rajdowanie helikopterem będzie trochę za łatwe, bo wyobraźcie sobie ekipę, która wlatuje trzema helikopterami nad czyjąś bazę i zaczyna napierdalać rakietami. Troszkę nonsens i
nie ma możliwości obrony, bo takie rajdowanie będzie trwało dosłownie chwilę. W końcu to jest rakieta, czyli tak jakby ceka. No to walicie z dwóch helikopterów na raz. Żeby się obronić, musieliby was zestrzelić. Nie wiem jakim cudem, bo zabić kogoś w helikopterze jeszcze na dużej wysokości jest hardkorem. I teraz puszczę wam filmik, żebyście zobaczyli mniej więcej jak to będzie wyglądać. Może być trochę głośno. Gościu sobie leci helikopterem troszkę nieudolnie, bo się kilka razy rozbija. I robi tak. I z tego co zauważyłem na tym filmie, pierwszą rzeczą jest to, że ma na pasku bardzo dużą ilość rakiet, więc prawdopodobnie te rakiety będzie można craftować, o czym oni zresztą piszą. Dalej i koszt rakiet do miningu, czyli do wydobywania będzie mniejszy, koszt rakiet do rajdowania będzie większy, chcą to uśrednić i mam nadzieję, że też zrobią to dobrze. Z tego co widzę, to walenie z tych rakiet jest dosyć hardkorowe, bo możesz wystrzelić bardzo dużą ilość rakiet w bardzo krótkim czasie, co przy PvP albo przy rajdowaniu, no może być hardkorowe. W sensie nie będzie opcji się obronić, tak mi się wydaje. Ja się na dzisiaj z wami bardzo serdecznie żegnam. Zapraszam do kliknięcia na dole w link i przeniesienia się do Twitcha. Tam dać followa, żebyście byli na bieżąco, jeżeli tam będę live robił, a będę robił live tam niedługo. Mam nadzieję, że wam się spodoba, będzie lepsza jakość, będzie muzyka, będziecie mieć darmowe subskrypcje i różne inne rzeczy, czego nie ma na YouTubie, więc mnie to bardzo cieszy. Poza tym jestem bardzo ciśnięty, żeby tam robić live'y, więc będę robił live'y częściowo tu i częściowo tam, żeby mi kanał nie zdechł do końca. Mam nadzieję, że wam się podobało. Update zapowiada się mega fajnie, aczkolwiek znając to studio nie będzie to zajebiste, ale mam zamiar zrobić przerwę od Rasta na kilka dni i pograć w World Warda, zobaczymy. Dla mnie mega sprawą, mega pomysłem, który mogliby wykonać, jest dodanie przycisku report, zatrudnienie ze dwóch osób, żeby mogły kurwa banować te osoby, bo cheaty można w Cold Wardzie tak pobrać, są one wszędzie, więc mogliby konta zacząć banować, to jest pierwsza rzecz, a drugie mogliby zacząć robić serwery solo duo, może solo duo nie, ale duo trio na przykład, albo piątki, bo uznajmy, że wpierdalanie się na serwer oficjalny w 20 osób, no to jest finito dla całej reszty społeczności na danym serwerze. My żeśmy tak robili, więc wiem jak to działa. Inne teamy były, które tak robiły. Wiem, że to był hardcore i to było coś fajnego z perspektywy widza, ale z perspektywy gry już niekoniecznie, więc mogliby zrobić serwery z ograniczeniem ludzi, tak jak jest w Raście, albo bez ograniczenia i częściowo bez ograniczenia, tak jak jest teraz, żeby ludzie mogli sobie wybrać, albo chcą grać dużym teamem, albo chcą grać małymi grupkami. Myślę, że to by tą grę postawiło na nogi, bo fajnie by było na serwerze, gdzie jest 60 slotów, pograć w kilkanaście teamów, które mają powiedzmy tam 3 osoby w teamie. Myślę, że byłoby tak jak w Raście, czyli zajebiście. Pomysł z helikopterem dla mnie bomba. Możecie napisać w komentarzu, co wam się spodobało w tym update'cie, czy czekacie na ten update i kto z was wraca do Hurt Worlda chociaż na kilka dni, żeby zobaczyć, co tam chodzi. No i kto będzie na live w Hurt Worldzie. Ja się z wami bardzo serdecznie żegnam. Zostawcie łapkę. Widzimy się w następnym odcinku albo na następnym live. Trzymajcie się. Cześć.